wszystkie osoby, które powinny to usłyszeć. Wszystkie osoby. Co czeka w miłości w przeciągu roku dla tych wszystkich, którzy się rozstali z kimś? Co czeka? Okej, kochani. Co my tutaj mamy od dołu? As mieczy. Żywiuszcza energia. Kochani, zobaczcie, mamy tam w tle trójkę mieczy. Wiecie co, trójka mieczy pokazuje nam, że macie złamane serduszko, kochani. Tak mi jest przykro. Myślę, że wszyscy, kto teraz powinni przyjść, usłyszeć to, to jednak cierpią z jakiegoś powodu. Cierpią z powodu zranionego serca, z powodu tego, że ktoś ich kiedyś oszukał, odszedł, zawiódł ich miłość i... No i teraz czas na nowe, kochani, tak jak mówiliśmy na samym początku. Zobaczcie, jak się cudownie układa to, że akurat to, co nam się teraz pokazało, że cierpisz. Trzy miecze tak naprawdę na tej karcie nie są wbite w serce, tylko są wbite w grunt, ale jak widzicie, tam są kruki. I te drzewo jest wysuszone, tak jakby naprawdę ktoś bardzo cierpiał i nie był gotów za bardzo na miłość, ponieważ tam nie ma nawet tego podłoża, tak jakby, wiecie co, ta ziemia potrzebuje uczuć, potrzebuje wody, tak? Właśnie, wody serce potrzebuje, żeby to tutaj w tej karcie, żeby nie było tak sucho, żeby to nawodnić, żeby tutaj mogło coś rosnąć, te roślinki, coś. Tu jest za sucho, potrzebujecie zrozumienia, potrzebujecie, kochani, zaufać komuś, potrzebujecie przyjaźni, miłości, żeby rozbudzić jeszcze raz te wasze serce, to, żeby jeszcze umieć jeszcze raz pokochać, zaufać przede wszystkim, no bo ponieważ, kochani, tutaj wygląda, że jednak nie ma jakby tego podłoża takiego, żeby tutaj mogło coś na ten moment zacząć się. Wiecie co? Tutaj w tym momencie w swoim życiu powinniście zadbać o to, żeby móc komuś jeszcze raz zaufać, żeby odrzucić taki sposób myślenia, że nie zasługuje na miłość, albo wszyscy są tacy sami. Bo jeżeli wyleczysz serce, pozamykasz te wszystkie sprawy, które się ciągną od wieków, niektórych od miesięcy, od lat, właśnie, że ludzie zawodzą, kobiety, mężczyźni krzywdzą i że zawsze trzeba mieć rękę na pulsie, być na boczności, żeby ktoś ci nie zdradził. Jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić, no to faktycznie ciężko będzie nam jeszcze raz komuś zaufać. No ta trójka mieczy pokazuje tutaj właśnie, jak jest brak zaufania, wiecie, ja powiedziała tutaj w tym. Brak zaufania i jakoś takie patrzenie przez takim pryzmat tego, że znowu będzie tak samo, ten lęk przed następnym związkiem, że znowu tym razem znowu będę cierpieć i tu już jakby z założenia się wychodzi, że znowu będzie to samo. No nie jest za dobra energia, kochani, rozpoczynająca w ogóle podejście jakby do miłości następnej. Trzeba by było się wyleczyć, kochani, z tego właśnie. Bo to jest taka dość smutna karta, ona symbolizuje właśnie złamane serce, a wiadomo, ze złamanym sercem wiąże się ból. Ja myślę, że jeszcze ci, co wybrali tą pierwszą opcję, ten złoty tarot, to nie mają jeszcze takiej pełnej gotowości, żeby pokochać drugą osobę, ale tak z serca, takiego, wiecie, takiego zaangażowania, jak się było nastolatkiem, że się we wszystko wierzy, w każde słowo i ufa się każdemu słowu tej osoby. Tutaj jest jednak cierpienie. Cierpienie po utraconej miłości lub niespełnionej miłości. Może była jakaś platoniczna miłość u niektórych mogło być po prostu złamane serce lub jakieś rozstanie, rozwód. Tutaj ślady są właśnie na sercu, które się nie zagoiły do końca. A nawet gdy już widzicie, te miecze są wbite, tak już nie do końca, można je z łatwością wyjąć, podlać tą wodą uczuciami, bo kielichy, tak, woda to są uczucia, a uczucia różne, nawet nienawiści. No i gdyby człowiek się wyzbył czy tej nienawiści, czy powiedział parę słów dla tej osoby, raz na zawsze się rozstał z nią, po prostu tu emocje są potrzebne, uczucia, to wtedy jest szansa, że będziecie gotowi na nowe. Tutaj jest albo coś nie do końca skończone, dlatego są te miecze i takie puste, suche. No albo, no właśnie, może ktoś zdradził, trzeba tej osobie wybaczyć albo z nią porozmawiać. Może tutaj było, kochanie, tak jakaś krzywda, ale każdego może być inna. Czy ktoś kogoś oszukał, czy
Tu jakieś bynajmniej coś pojawiło się, co przysporzyło dla Was cierpienia. No i trzeba z tym przepracować, żeby pójść dalej. Bo często właśnie rozstania ranią nas, no a te rany trzeba zagoić, żeby właśnie tego smutku się pozbyć z życia. Właśnie, bo jak się czujemy pokrzywdzeni, no to z takim balastrem ciężko będzie dalej iść. W ogóle następna karta, zobaczcie, tutaj jest czwórka monet, tutaj ta karta, widzicie? Ta karta tak samo dla nas pokazuje o takim właśnie braku zaufania. To przeważnie ona się jakby kojarzy dla nas z pieniędzmi, no w sumie ona jest taka pieniężna troszeczkę, nie? Ale my tu i tak mamy patrzeć, co tu będzie w miłości. Ta pierwsza karta nam pokazywała jakby Twoje wyjście jakby na ten rok w sprawach miłosnych. Pokazuje Twoje takie najgłębsze, tam podświadome, nieświadome, świadome uczucia i z serca i w ogóle to, co jeszcze myślisz. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, może to nieświadomie Tobą coś tam, wiesz... Czasami nie jesteśmy świadomi tego bólu. Udajemy, mamy maskę na twarzy, się uśmiechamy, mówimy, że jesteśmy gotowi, a serce co innego czuje. Tutaj może być różnie w tej pierwszej karcie. No ale tutaj druga karta nam pokazuje, wiecie co, że jednak posiadasz coś, tak? Cokolwiek posiadasz i zależy, w jaki związek chcesz wejść, to nie chcesz stracić tego, co masz, tak? Trzymasz to, co już masz, czy to są dzieci, czy to masz... nawet jeżeli są to złe rzeczy, to po prostu tego trzymasz, nie chcesz się tego pozbyć swojego życia. Może to być jakiś zaległy partner, jakaś toksyczna osoba też, której nie chcesz puścić za bardzo. Niby trzeba by było już się rozejść, ale ciągle przy jakiejś osobie myślami jesteś. To też może być właśnie, że kogoś trzymasz, tak jak swoją zdobycz, tak? Widzisz, jak ona tutaj trzyma te monety, tak jak, że posiadasz i nie chcesz nikomu tego oddać, a czasami to nie jest dobre. Bo tu, jeżeli pytamy o nową miłość, a nie wygląda, żebyś była szczęśliwy, no to trzeba by było to puścić, tak? A tu czasami pokazuje, że człowiek rozumie, wie, że krzywdzi, no ale trzyma. Nie chce dalej pójść bez tego. Tak jakby chciałby się zatrzymać tą osobę w swoim życiu, tą partnerkę, partnera, za wszelką cenę, z wszystkich sił i nie chce się jej po prostu wypuścić jakby z rąk, widzisz? Tutaj najbardziej, kochanie, tutaj najbardziej tak jakby to przeczuwam, że mogą to być ze względu na kasę, może po prostu łatwiej jest. Tutaj ktoś musiał to usłyszeć, kto po prostu tutaj jest w takiej sytuacji. Może jest łatwiej komuś z kimś, może od kogoś ktoś jest w jakiś sposób uzależniony. Tutaj często właśnie pokazuje właśnie, że jakś tu... ktoś kontroluje nasze sytuacje, tak jakby finansowo, może tutaj po prostu jest, że ta osoba jest waszym szefem czy coś i nie chcecie tego stracić, ponieważ jak zrezygnujecie z tego układu, to może wlecicie z pracy, może to jest jakiś ex, który wam płaci, czy alimenty na dziecko, no takie różne mogą sprawy być. Czy w ogóle podchodzicie tutaj do związku z takiego założenia, że w dwóch jest łatwiej, będzie łatwiej płacić rachunki, ogólnie nie jest poziomu serca, tylko tak, wiecie, na logikę, nawet bym powiedziała, z wygody czasami, no tutaj z wyrachowania też często. Kochani, następna karta to jest, zobaczcie, tutaj as buław. Stoi ten mężczyzna z tym buławem. Tu już karta się zapowiada tego, że jednak wygląda, że puścicie, kochani. Puścicie w nadchodzącym czasie, ja bym powiedziała, że 4 miesiące, kochani, 4 miesiące, tu tutaj, no gdzieś kwiecień, nie? Kwiecień, maj, tutaj, kochani, ktoś jednak dojdzie do wniosku, że jednak jest wiara, miłość, dużo optymizmu do Was przyjdzie. Właśnie tu jakiś początek się zapowiada, kochani. Może być tak, że jakaś dobra energia wejdzie w Wasze życie, no właśnie, tak sobie tak patrzę na tego mężczyznę, może dla niektórych być nawet podobny, bardzo fajny facet. Taka, wiesz, wiecie, wyjdzie takie coś, że jednak będzie się chciało jakby uwolnić tę energię, ten potencjał z siebie, bo on będzie w Was drzemał. Tylko na początku nie będziecie chcieli tego puścić, ale później już dojdziecie do wniosku, że jednak to jest czas, to już będzie taka fajna wiosna, wiosno-lato. No i tutaj, kochani, będziecie, tak jakby odczujecie, tak, taką sytuację, że jednak jakaś jest ekscytacja, jednak ktoś gdzieś tam na horyzoncie się pojawi. I tutaj będzie właśnie ten przełomowy u Was moment, kiedy możliwe, że niektórzy wejdą w gorący romans. Bo to wiecie co? No buławy.
ogniście, tak? Bynajmniej u Was w główce się zrodzi taki pomysł, że chciałoby się jednak zmian w tym życiu, a jednak zostawić tam to, co niedobre, to wszystko za sobą i tu wejść w jakieś nowe. Kochani, wiosna dla Was będzie cudowna. Cudowna, kwiecień, maj, takie o miesiące niesamowite. Niesamowite, tu będzie szansa. Ja powiem tak, potencjał, szansa. To nie znaczy, że będzie dane na talerzu. Tu będzie trzeba się zaangażować oczywiście w to. Tutaj, jeżeli ktoś jest na przykład znudzony, tu będzie w jakimś partnerstwie czy czymś, co będzie dla Was oczywiście niedobre, to tutaj ta właśnie buła wnosi dużo pozytywnej energii. Czegoś takiego, jakby jakieś pomysły, jakieś możliwości w Waszym życiu, takie odświeżenie właśnie, takie znowu, tak jak będziecie w związkach takich poważnych, długoletnich, to tu powiem, że od nowa możecie się zakochać w sobie, znowu czuć pragnienie przytulenia tej osoby, tak jak kiedyś. To jest fajne takie ożywienie, no wiosna, może to być nawet maj, a majówki wiecie, jak się kończą. Także to jest bardzo fajna karta i dla ludzi, którzy są sami, dla jakichś związków długoletnich, w ogóle takie fajne ożywienie. Może to być dla niektórych oczywiście romans, jak najbardziej dla tych, co są w związku i ta osoba już dla Was większego znaczenia nie ma tamta, to tu jak najbardziej, kochani, może właśnie buław bycie romans. Tutaj, kochani, właśnie jaka z buław, to pokazuje, że to jest takie jakby na takim etapie wzajemnego poznawania swojej fizyczności nawzajem i swojego ciała. Może wiele osób zaakceptuje swoje ciało, dojdzie do wniosku, że chce iść na solarium, chce zacząć dbać o to, przychodzi lato, tak? Zaczniecie kochać swoje ciało, tu też jest tak fajnie, po prostu inaczej na siebie patrzymy, inaczej patrzymy na tę osobę, tak bardziej ta osoba jest dla nas atrakcyjna, więcej tu zmysłowości będzie, także fajny czas, kochani, bardzo fajny. Dla Was pamiętajcie, ten właśnie przejściowy taki 4 miesiące, no tak mniej więcej, no nie? Kochani, tutaj w trójce była, zobaczcie, tam stoi mężczyzna, tak wypatruje. Tutaj będzie kontynuacja właśnie tej karty, tej poprzedniej. Tutaj wypatruje, co niektórzy może naprawdę będą chcieli gdzieś wyjechać. Nie wykluczam w lato, że będą chcieli opuścić, ponieważ dojdą do wniosku, że tutaj chyba nie znajdą może miłości i niektórzy po prostu postanowią lato, wiosna, lato, jednak wyjechać, opuścić, bo nie na darmo tam ten statek jest, wiecie, w tym akurat tarocie. Tutaj widzicie, on tak jakby wypatrywał zmian, patrzył z taką nadzieją na przyszłość, widzicie, jak on tak patrzy, bardzo fajna, taka nowoczesna karta, z taką nadzieją, że jednak jeszcze w tym życiu będzie pięknie, patrzy z takim zadowoleniem, fajny okres. Kochani, tutaj, aby nie zmarnować, ponieważ u Was będzie, jak wybraliście tą właśnie tą talię, złoty tarot, tu u Was szanse, niesamowite szanse, jeszcze nie teraz, kochani, jeszcze nie teraz, jak przyjdzie ciepełko, kochani, będzie tak ja bym właśnie tu powiedziała, bo to każdy denar to jest miesiąc, to ja bym powiedziała, że właśnie tak, koło maja, na pewno koło maja, ten cały maj, tu już bądźcie gotowi, że spotkacie może jakąś miłość, może zacząć się od romansu, nie wykluczam, ale zawsze możemy kontynuować, sprawdzać w kartach, patrzeć, co to będzie, kochani. Bo tutaj pokazane jest właśnie w tej karcie, że jednak będziecie oczekiwać rozwoju tej sytuacji, tak jakby dla Was to nie da satysfakcji to, że zaczęło się, jednak będziecie chcieli kontynuować, to będzie ktoś dla wielu taki zmysłowy, że będzie wart grzechu, czy to właśnie wejść w związek, czy w romans, bynajmniej tu postanowicie działać, kochani, i myślę, że wielu będzie do mnie się odzywać z tym właśnie, o, trafiliśmy, Ela, ponieważ tak jest. Tu jest właśnie, rozpocznie się, właśnie, kochani, tu się coś rozpocznie i Wy będziecie te ziarno, tak jakby zasiane w tej glebie, podlewać. Będziecie trzymać rękę na pulsie, będziecie zerkać, będziecie sprawdzać korespondencję, będziecie się stroić, będziecie po prostu działać, będziecie wyczekiwać tej sytuacji. Może ktoś z zagranicy będzie miał przyjechać, kogoś poznacie tutaj i ktoś akurat w tym czasie będzie przyjeżdżał do Was. No właśnie, to jest takie, wiecie, znowu budzenie się. Wiele osób może te osoby już znać, po prostu ona jest w Waszym życiu, tylko u Was nie ma fizyczności, nie ma kontaktu z nią i tutaj będzie ten czas, kiedy ta osoba, nawet Wasza znana, tu do Was przyjedzie. To jest takie po prostu podjęcie działań jakichkolwiek, w końcu nadzieja. Może minie pandemia i no i będziemy żyli znowu. Tutaj jesteście w drodze do czegoś dobrego, kochani, do swojego celu. Tutaj będzie też zaangażowanie właśnie w tą relację, w tą znajomość. Sytuacja na pewno się poprawi, ponieważ trójka była, to jest poprawa. Potem pamiętajcie, po trójce jest czwórka, kiedy już się cieszymy. Tu jest tylko o krok,
od radości, kochani. Będzie większa ufność, tak, w przyszłość. Uwierzycie, że może Wam jeszcze się powieść, że będzie jeszcze pięknie. Będziecie po prostu z niepokojem wypatrywać tej osoby, żeby już zacząć. Tu albo gdzieś w pracy poznacie, czy ona właśnie przyjedzie skądś. Tu będzie ktoś. Ktoś może być nawet z daleka, jak najbardziej. Tutaj może się zacząć przez korespondencję, ale wniesie Wasze życie jakieś takie plany, coś fajnego właśnie w tej karcie. Wniesie coś pięknego, że znowu będzie się chciało, kochani, żyć. No, i zobaczcie, tu na końcu mamy dam-dam, czwórka mieczy. Mężczyzna siedzi nad trzechami, się zastanawia, czy je ruch. No dobra, dał sobie na odpoczynek, siedzi tutaj taki znudzony. Kochani, ale ta karta nie jest karta nudy. To jest karta po prostu wyczekiwania. Czwórka mieczy pokazuje dla nas, że jednak, wiecie co, odpoczywamy od wszystkich działań. Myślę, że to będzie w miarę spokojny u Ciebie czas. Tutaj może wcześniej się pojawi jakieś niefajne zagranie z czyjejś strony. To niekoniecznie musi być strony tej osoby, tylko czasami zawiedzenie, że akurat podróż dla niektórych, nie dla wszystkich, się nie powiedzie na przykład i nie będziecie mogli się spotkać, co niektórzy tylko. I tu właśnie przyjdzie taki czas, że będziecie się zastanawiać, co dalej, tak jakby się regenerować. Bo tu pamiętacie, trójka mieczy, zobaczcie, tu jest czwórka, tu jest ten środek wasz, tu jest te wasze, ten potencjał. Jeżeli wy wejdziecie w to, to będzie pięknie. Dla tych, co nie wejdą i z jakichś powodów zrobią krok w tył, to jest właśnie ta karta następstwem tej. Widzicie? Złamane serce i potem regeneracja, ale tu potencjał jest. To ja bym radziła, kochani, żebyście ten potencjał ujrzeli, co z tym robili, ponieważ tu może tej karty zupełnie nie być, co dla niektórych. Jeżeli tu wykorzystacie tą szansę, która przyjdzie dla Was wiosną, a jeżeli zostanie tylko w Waszych marzeniach, no tu będzie kontynuacja tego, że będziecie po prostu się zastanawiali, no co tu dalej, będziecie się regenerować swoje psychiczne zdrowie, no niektórzy może i fizyczne dosłownie. Będziecie dbali o to, żeby swoje nerwy ukoić, tak, w tej czwóreczce. Będziecie potrzebowali spokoju, przemyśleć. Taki okres stagnacji, ale tylko dla tych, którzy, kochani, w maju, kwiecień, maj nie wykorzystają tej szansy, to ci właśnie będą dalej się zastanawiali, ale w taki chłodny sposób, taki spokojny, bez żadnych nerwów, bez niczego. Też będzie dobry okres, żeby właśnie tutaj już będzie kontynuacja dalej, ale że ja z kartami się umówiłam, że 5 kart, to już by było tak jakby troszeczkę nie okej, żebym ja teraz dociągała, ponieważ nie jest to czytanie prywatne, no i nie widzicie mi historii dalej. Dla każdego będzie inna, albo Ela będzie wracać do Was, będzie Wam mówić ciągle. Także kochani, tutaj przyjdzie właśnie czas przemyśleń i będziecie też chcieli wyjść z jakichś tam konfliktów. Tu będzie fajnie w ogóle czas. Może niektórzy w lato po prostu wyjadą na wakacje i dadzą sobie spokój na razie z miłością, będą dbali o siebie, pojadą do jakiegoś ośrodka turystycznego, zadbają o swoją rodzinę, gdzieś tam z dziećmi może ktoś ma. Taki z czasu wakacyjny, zobaczcie, tutaj pole, pod namiot może ktoś pojedzie, dojdzie do wniosku, że jednak potrzebuje więcej troszeczkę czasu, zastanowić się nad tym związkiem dla niektórych nad nowym. Także tutaj, kochani, jest taki, z pewnej perspektywy na to spojrzycie, także będzie dość też ciekawie, ponieważ bardzo spokojna karta, spokojna. Czasu przemyśleń, wcale nie musi po niej być ta piątka mieczy. Może być inaczej, tu już wszystko będzie zależało od Was, co przemyślicie, do jakich wniosków dojdziecie i jaką decyzję podejmiecie, kochani. No właśnie, skarbeczki, to by było dla Was to. Ela tutaj już zabierze. I no, to było miłe. Znaczy, sarkazm, to nie było miłe. Dobra, kochani, teraz bierzemy ten tarot, tarot snów. Na tych, kochani, co zdecydowali się, że to będzie dla Was tarot. A jedną rzecz, to ja dzisiaj będę nagrywała lustro. Także wiem, kochani, że czekacie, bo pytacie mnie, to ja dzisiaj będę nagrywała i pewnie, nie wiem, wieczorkiem albo późnym wieczorkiem będzie już na kanale. Teraz, kochani, dla ten, jeszcze raz, gdzie to tarot? Tarot snów, jeżeli to Twój tarot, to teraz proszę Cię myśl, tak? Ponieważ ja będę prosiła karty, żeby one dla Ciebie tutaj pokazały Twoją przyszłość. Ok, dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co będzie ich czekać w miłości w przeciągu roku, niech karty ujawnią prawdę, niech pokażą, co może czekać te wszystkie osoby, które powinny to zobaczyć w tym momencie. Weszły na mój kanał i oglądają ten filmik i wybrały tą talię. Bardzo bym prosiła, żeby karty pokazały, co czeka te wszystkie osoby w miłości, żeby to rozumowało
jak największą liczbą osób, więc bardzo bym prosiła ogólnie zarys, co Was czeka w miłości w nadchodzącym czasie. Co czeka Was w miłości w nadchodzącym czasie? O, już kochani, gotowy. No ja widzę, że tutaj czwórka mieczy, tak jak tam było. Aha, jednak. Dobra, kochani. Przyłożę tylko, już dla Was podnoszę, będziemy wyciągać. Przyłożę kartę. Ok, dobra. Tutaj są, kochani, Wasze karty. Ok, teraz pytamy. Co czeka Cię w miłości w przeciągu roku? Dla tych wszystkich, którzy powinni to zobaczyć. Co czeka Was w miłości? Bardzo bym prosiła 5 kart. Co czeka Ci w miłości w przeciągu roku? Wszystkich po jakimś rozstaniu. Każdy, kto powinien to usłyszeć, zobaczyć. Co czeka Was w miłości w przeciągu roku? Czekajcie, troszeczkę przesunę tutaj. Co czeka Was w miłości w przeciągu roku? Tych wszystkich, którzy powinni to usłyszeć. O, fajnie. Karta w nowe. Ok. Będzie fajnie, kochani, będzie fajnie. Tu na dole mamy to. Czwórka kielichów. Nie wiecie, czy chcecie miłości. Prawidłowo. Kochani, dziesiątka buław. Pierwsza karta tutaj, zobaczcie. Dziesiątka buław. Sytuacja u Was jest nie za bardzo wygodna. Naprawdę może być dla niektórych ciężko. Zdajecie sobie sprawę, że ciężko jest być może singlem. Może nawet w związku jest ciężko być, że myślicie sobie tak, o, łatwiej by było być samemu niż w takim byle jakim związku. Tu bynajmniej, kochani, dla Was ta sytuacja, z kim jesteście, czy jesteście sami, ciąży, jest niewygodna i ja bym dla Was powiedziała, że jest zła. Także tutaj łatwiej by było tak naprawdę dla Was, żeby wyjść z tego. Cokolwiek teraz patrzycie na swoje życie, to jest pokazane właśnie, że za dużo wzięliście na siebie, wiesz? Tego wszystkiego, tego takiego na to obowiązku za dwoje, że musicie podejmować decyzje za dwoje, że ta druga osoba na przykład nie jest taka wylewna, że ty musisz cały czas pilnować tego, ty podsycać ten ogień, ty po prostu dbać o ten układ, czy to znajomość. Tutaj coś jest takiego dla par, że tu nie ma takiej równowagi, a dla singli, no to widocznie może za długo jesteś singlem i ci się wydaje, że kiedy ty spotkasz tą miłość prawdziwą, bo już ci to męczy, już masz dosyć samotności, dlatego ci te myśli, to wszystko przytłacza. Tu też pokazane właśnie takie zniechęcenie, znużenie, przemęczenie z partnerem lub jeżeli nie macie partnera, nikogo, z kim piszecie nawet, jakiegoś potencjalnego partnera, to tym właśnie przemęczenie tym, że jesteście sami, że nie ma perspektywy na nowe. Tak jakby szans, perspektyw, tak? Tutaj trzeba by było po prostu się odciążyć do tego, bo Wam coś tu ciąży i to Wam nie jest dobre, kochani. Tu nie jest naprawdę. Zobaczcie. Tu trzeba po prostu zwalić, stać, dumnie podnieść głowę i powiedzieć, jestem usposobieniem piękna, miłości i zasługuję na najlepsze. Po prostu zasługuję. Nikt mnie nie krzywdzi. Po prostu jestem cudem. Nie wiem, jak Cię tam sam siebie przekonasz, sama siebie przekonasz, powiedz sobie piękne słowa, przed lustrem stań i nie dawaj się, żeby po prostu Ci te złe myśli tak w dół ciągnęły. Zobaczcie, to wszystko, nie tylko myśli, bo buławy to nie są myśli przecież, to są naprawdę fizyczne rzeczy, wszystko, co po prostu za dużo bierzemy na siebie. Obowiązki, wszystko, praca, może za dużo pracujecie i przez pracę nie możecie znaleźć miłości. Wszystko. To właśnie buławy nie są myśli, tak? Tylko ja tak mówię myśli, ale to mogą być po prostu zwykłe obowiązki, że jesteście przepracowani tu w domu, wiadomo, w pracy, za dużo tego, a jak jest za dużo fizycznie ciało zmęczone, to i właśnie umysł do tego je dąży. I potem mamy te myśli, tak? Jeszcze człowiek mówi sobie, że okej, pieniądze to jednak to nie wszystko, chciałbym mieć czas i po prostu usiąść przed telewizorem, po prostu posłuchać sobie spokojnej muzyki, czy coś oglądać fajnego, nigdzie się już nie spieszyć. To są różne sytuacje, bo każdy przecież z Was jest w innej. No, bynajmniej ta Wasza sytuacja nie jest dobra, to trzeba by po prostu było powiedzieć dość. Dosłownie. Dość, zaczynam jeszcze raz. Dojść do wniosku, że albo ten związek, którym jesteście, wymaga naprawy, albo wymaga zakończenia czegokolwiek. I tu ten cytat, co mówiłam na początku, właśnie jest. Nawet gdy trzeba skończyć, to zawsze jest, kochani, w nowe. Bo tu zawsze jest szansa, że pójdziemy w nowe. Zawsze po końcu zaczyna jakiś początek. Bo to jest taki cykl, tak? Nie może coś się skończyć i nic nie trwać.
zawsze coś będzie, także nie ma co tutaj rozpaczać. Kochani, tutaj trzeba po prostu być ostrożnemu, bo tutaj może być tak, że wiecie co, w tej karcie, jeżeli jesteś w związku, to pokazuje się, że to jest syzyfowa praca tak naprawdę nad tym związkiem. To też przemyśl, jak wygląda twoja relacja, jeżeli jesteś w relacji jakiejś, bo to może być syzyfowa praca, a wiesz co to znaczy. I tu, kochani, trzeba naprawdę do tego podejść rozsądnie i tak spojrzeć chłodnym okiem na to, jak to wygląda twoja sytuacja i po prostu wyjść z niej. To wszystko. Żeby tu pójść w nowe, to najpierw trzeba zostawić te stare. Zobaczcie, karty się ułożyły. Tutaj szóstka monet to pokazuje, że wiecie co, tu dla was brakuje, jeżeli jesteście w relacji, to tu ja bym mogła powiedzieć, chociaż ona stoi w pozytywie. Ale ja tak czuję, że możecie czasami myśleć, że tylko wy dajecie coś, się angażujecie w coś. Tylko wy. A gdzie jest ta druga osoba? Wy tu komuś coś dajecie, a może ktoś tego nie chce wziąć. Widzicie tu na tej karcie? On wyciąga coś w naszą stronę. Ale no wyciąga. Tak jakby... Może ktoś w waszą stronę coś wyciąga, a wy tego nie chcecie. Czy wy to dostrzegacie? A może to symbolizuje was, że wy komuś dajecie jakieś zainteresowania, ktoś tego nie dostrzega albo nie przyjmuje. To dla niektórych też może być. No po prostu nie ma jakiejś równowagi, tak czuję. To takie, to powinno być dawanie i branie. W karcie w pozytywie, no to powinno być okej, tak? Symbolizuje w związku partnerstwo. Ale skoro tu jest ta karta negatywna obok, to ja bym powiedziała, że no te partnerstwo to chyba trochę jest zachwiane. Właśnie jakbym powiedziała, że go nie za bardzo, może jego nie ma właśnie tego partnerstwa. Tutaj może być jakaś osoba, na którą tak naprawdę nie zawsze możesz liczyć w twoim gdzieś tutaj, bo tu jeszcze taka jest twoja teraźniejszość. Tu dopiero idziemy w nowe, tak? Ta twoja miłość tu dalej. Tutaj pierwsze karty pokazują jakby ten czas. Tu jest coś takiego, że wiecie co... Kochani, tutaj jest... ta karta jakby troszeczkę ostrzega przy tamtej, przy dziesiątce buław. Że tu na pewno nie jest tak, że jedna osoba daje, a druga nic nie daje w zamian. Już tutaj trzeba by było, powinna się zapalić czerwona lampka. Naprawdę. Jak ja wam mówię, że tutaj jest syzyfowa praca przy tym, a tutaj jeszcze karta jest taka pokazana, zobaczcie jaką ma minę, to też jest bardzo ważne. To tak jakby człowiek nie umiał wyjść, rozwiązać swoich problemów. Ma te problemy w dziesiątce buław, ale w szóstce monet pokazuje, że jednak może być jakaś nieuczciwość. Może być tak, że jakaś nieumiejętność rozwiązania jednego problemu z daną osobą. Nie radzimy sobie z tymi kłopotami. Stąd te karty takie ciężkie. Tak jakby my się troszczymy, tak, chcemy coś poprawić, no ale nie widzimy jakby zaangażowania tej osoby. I właśnie to jest taka karta tutaj. Ale zobaczcie, tutaj na następny czas, ja wam powiem, kiedy to się zmieni mniej więcej. U was to, kochani, się zmieni za pół roku. To też taki czerwiec, lipiec. Tutaj wtedy wejdziecie, może w waszym życiu ktoś się pojawi. Ktoś, kto po prostu wejdzie z taką fajną energią, ognisto. Wiecie, tutaj w tym rycerzu, za pół roku. Zobaczcie, podobny czas jak tam było, w tamtej, tak? To będzie jakaś, na pewno dojrzała, tak? Jakaś dynamiczna osoba, no mężczyzna. Nie ukrywajmy, że mężczyzna. Jeżeli ty jesteś mężczyzną, to albo do twojego życia wejdzie jakaś dynamiczna osoba, która będzie zdecydowana, będzie chciała coś osiągnąć i cię jakby zarazi tą energią, lub to będzie może jakiś kolega, lub ty będziesz w tej energii takiej dynamicznej, po prostu ożyjesz. A dla kobiet, albo dla wszystkich osób, które pytają jakby o mężczyznę, bo mężczyzna też może pytać o mężczyznę, nie oceniajmy, pamiętajcie, to kochani, tutaj jest tak, że ta osoba będzie w twoim życiu, ona się po prostu pojawi, wniesie entuzjazm, wjedzie tym koniem w twoje życie, koniem to trzymajcie parking dla niej na koni, i kochani, tutaj pokazuje właśnie pasję, tu będzie jakiś entuzjazm, może gdzieś tam w pracy, może gdzieś was po prostu zarazi tą pasją, tą chęcią takiego tutaj czegoś zrobienia, może nawet jakiegoś romansu czy czegoś, żeby wejść to nowe, kartę głupca widzicie. Tutaj może być też jakaś podróż lub przygoda. Przygoda to, wiecie, się kojarzy z romansem jak najbardziej. No nie tylko dla tych, co są w jakiejś relacji, ale nawet dla singli, bo romans rozpoczyna miłość, tak jak jest związek. Tutaj coś przeżyjecie. To na bank, ja wam gwarantuję. Jakieś nowe znajomości, wszystkie jakieś początki, ale z takim entuzjazmem. Nie będziecie bierni absolutnie, bo rycerz buław nie jest bierny. To jest ognista osoba, która robi zamieszanie, chce nam się znowu żyć. I tak się zacznie, że pójdziecie. Zobaczcie, karta głupca. Zaczniecie żyć w końcu, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, kochani. Zobaczcie, karta głupca. Znowu dojdziecie do wniosku, że jednak jest szansa. Spójrzcie na to, karta, na to.
Widzicie różnicę? A mówiłam zrzucić te buławy. Dojdziecie do wniosku, że chcecie jeszcze raz kochać, chcecie jeszcze raz tworzyć rodzinę, chcecie jeszcze raz komuś zaufać i mieć te partnerstwo w końcu. No nie? Tutaj powiem Wam, że ktoś tu może być jakiś, dosłownie jakiś terapeuta, który uzdrowi Wasz związek dla związku. A dla tych ludzi, którzy nie chcą ratować związku, bo tu już nie będzie sensu, to to nowe, po prostu nowy człowiek. Kochani, w karcie głupca to jest pokazane, że się otworzycie na tą nowość i po prostu będziecie bardzo się cieszyć. Może niektórzy na tego nie przemyślą za bardzo, ale będą tacy podekscytowani, zawsze lepiej to niż tamte buławy. Ja Wam powiem. To jest chęć właśnie przygody, doświadczenia, jakiegoś wyzwań. Zaczniecie w końcu żyć, moje żabki kochane. Może być tutaj początek zakochania, może jakiś flirt być, romans, wszystko. Bynajmniej tutaj zobaczycie nową drogę, nowe wyzwanie. Tutaj sobie dopasujcie tylko twarz, bo tu widzicie, głupiec nie ma twarzy, tylko ma same oczy, a nie ma twarzy. To jest twoja twarz, to możesz przykleić. Będziesz po prostu cały świat trzymać w tej szklanej kuli. Tutaj tylko uważaj, żeby nie spać z tego, z tego koła, tak? Z tej planety, ponieważ tu kotek jest i on chce łapnąć tego motylka. Jeżeli zachwieje się ten kotek, to może to być jakaś osoba w swojego otoczenia. Zwróć uwagę, czy ktoś po prostu nie zachwieje twojego życia dotychczasowego, bo jeżeli ktoś poleci za tym motylkiem, będzie chciał złapać takie ulotne szczęście, to może ciebie zwalić z tej kuli. To także mieć to na uwadze, kochani. Ale dużo radości, bardzo fajna karta. Tutaj kochani, tak? Karta siły to pokazuje to, że będziecie umieli ujarzmić tą siłę. Powiem Wam, że super karta. Zobaczcie, ta kobieta jest bardzo, bardzo inteligentna, bardzo mądra i tylko ona ma taką siłę, żeby po prostu poskromić tego tygrysa. Widzicie? Ona ten łańcuch, który tak naprawdę jest niewidzialny, ale on jego trzyma, tego tygrysa. Tak jakby kontrolę ma nad nim, ale ona nie musi tego łańcucha trzymać. Tak jakby on jej ufał, tak? Albo wiedział ten tygrys, że on jest w jakiś sposób od niej zależny. Nie wiem, czy on nie postrzega tego łańcucha właśnie, ale ten łańcuch ma tą moc, że on jej nie zjada, on się nie wyrywa, on nie ucieka. Jest między nimi jakaś zależność, widzicie? Jest między nimi jakieś zaufanie, jakiś szacunek. Bo ten łańcuch tak naprawdę nie musi być przypięty do niego. Wystarczy, że istnieje. To jest takie, jak dwoje ludzi podpisuje kontrakt, że będziemy z sobą do końca życia. To tak samo nie jest nic namacalne. Nie macie kajdanek, ale macie słowa. Właśnie. I tak samo tutaj. To jest, wiecie co, w karcie siły bardzo fajna. To pokazuje, że naprawdę będziecie mieli kontrolę oboje nad tą sytuacją. Obojętnie kogo to tam będzie dotyczyć. I wszystko dla Was się powiedzie. Wszystko, co po prostu będziecie mieli taką moc, bo przecież siła to jest moc, tak? Będziecie moc miały nad swoim życiem, mieli oczywiście. Duża namiętność, bo to też, patrzcie, te kolory czerwony, pomarańczowy, opaska czerwona na głowie, to też oznacza, że dużo będziecie myśleć. Wszystkie te elementy, które mamy gdzieś tam, tak samo tutaj na ciele. Kochani, będziecie dużo myśleć, będziecie czuły się, jeżeli kobieta, to będzie naprawdę czuła się świadoma swoich tych zalet, wszystkiego. Tutaj ta akurat siła pokazuje zawsze nam kobietę płci żeńskiej i zawsze pokazuje kogoś, kto o siebie dba. Ja myślę, że wiele osób zacznie w końcu siebie bardziej jeszcze dbać niż do tej pory, przez to, że kogoś tutaj pozna. I tutaj też może być tak, że zaczniecie sporty uprawiać, bo pamiętajcie, siła to i podnoszenie ciężaru, wszystko nam się kojarzy z siłą, tak? Tutaj jakby się chciało przetrwać sytuację kryzysowo, człowiek będzie miał tyle poweru, tyle siły, że nie będzie chciał nigdy w życiu tamtej buławy wrócić, tak? Tutaj będziecie mieli taki upór, konsekwencje i naprawdę siłę przybicia, żeby poskromić tego tygrysa, poskromić swoje życie, poskromić tego kotka, wszystkich, którzy staną w waszej drodze. Tutaj jest fajne w nowe, kochani, tylko weźcie, też zobaczcie ten podobny czas. Maj, czerwiec, jakoś tam lipiec, nie, no maj to nie, poczekajcie, 6 denarów, 6 miesięcy się mamy styczeń, nie, no to tak na pewno czerwiec, lipiec, nawet może tam wakacje już w sumie. Kochani, także ja Wam życzę najpiękniejszej miłości, jaka istnieje, żeby to była ta jedna jedyna, jeżeli ktoś chce, a każdy z Was, żeby po prostu miał to, czego pragnie, może to najwłaściwsze.